Szanowni Państwo, mieszkańcy sołectwa Bugów i gminy. Proszę Państwa, zebrania wiejskie, jakie do tej pory odbywały się w naszej gminie, były nie tylko obowiązkiem, ale moim zdaniem dobrym zwyczajem. Mieszkańcy wsi mogli nie tylko bezpośrednio zapoznać się z zagadnieniami, zadaniami, problemami danego sołectwa, ale i całej naszej gminy. Niestety, pandemia nie tylko uniemożliwiła nam tego typu spotkania, ale ograniczyła również działanie w wielu dziedzinach naszego życia. Dlatego też pozwólcie Państwo, że przedstawię Wam swoje krótkie sprawozdanie. Sprawozdanie z Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bugów za 2020 rok. W okresie sprawozdawczym Rada Sołecka, której przewodniczyłem, odbyła 6 posiedzeń. Zebrania Rady Sołeckiej dotyczyły prac, zagadnień i problemów wsi oraz sposobów ich rozwiązywania. W wyżej wymienionym okresie odbyły się 2 zebrania wiejskie. Zebranie sprawozdawcze 16 lutego oraz zebranie wiejskie, na którym to podjęto uchwałę o wykonaniu funduszu sołeckiego i przedstawiono zadania sołectwa na 2021 rok. Rok sprawozdawczy to ciąg dalszych zmian i inwestycji naszej wsi, poprawiające warunki naszego życia. Zadania, z jakimi zwróciliśmy się do gminy Haczów, zostały zaakceptowane i znalazły się w budżecie gminy. Fundusz sołecki przeznaczony został na dalsze prace poprawiające wygląd i funkcjonalność naszej sali domu ludowego i kuchni. To jest, założono rolety na okna w sali domu ludowego, założono kotary na scenie, położono płytki ścienne i podłogowe w pomieszczeniu zaplecza kuchennego, zamontowano zlew dwukomorowy do mycia naczyń i ociekacz, zamontowano mywalkę z obudową, wymieniono drzwi i baterie, zakupiono lodówko-zamrażarkę. Do ważnych zadań dla społeczności wsi, jakie zostały wykonane z budżetu gminy, to chodnik przy drodze wojewódzkiej 877, który przebiega już przez całe nasze sołectwo. Poszerzenie na bardzo wąskim odcinku drogi, które służyć ma jako chodnik wraz z wymienioną nawierzchnią asfaltową i odwodnieniem. Naprawa zniszczonych ławek przystankowych, naprawa elementów drewnianych na placu zabaw, zabezpieczenie osuwających się skarb przy drodze na górę, malowanie pomieszczenia przy scenie. Kliniec i pospółkę przeznaczono na utwardzenie i poprawę dróg gminnych, to jest na wąwóz, na trawkę, na górę, na wądoły i przy stadionie. Do prac interwencyjnych skierowana była jedna osoba, której głównym obowiązkiem były prace porządkowe, utrzymanie czystości, drobne naprawy i remonty w naszej miejscowości. Wszystkie te zmiany i inwestycje nie byłyby możliwe bez aprobaty i akceptacji oraz wsparcia pana wójta i rady gminy Haczów. Dlatego korzystając z okazji, chciałbym podziękować w imieniu swoim, jak i całej naszej społeczności Bugowa za akceptację i pomoc w realizowaniu wszystkich zadań. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę. Dziękuję za pomoc i wsparcie organizacjom społecznym, to jest Radzie Sołeckiej, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, członkom OSP w Bugowie oraz wszystkim mieszkańcom wsi za życzliwość i zrozumienie. Dodam jeszcze, że wśród inwestycji gminnych na bieżący rok znalazły się również te dotyczące sołectwa Bugów. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 198 do stadionu, współfinansowane z funduszu sołeckiego. Wykonanie kolejnego etapu chodnika przy drodze gminnej od dęba w stronę Czekaju. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 887 oraz wykonanie barier ochronnych
przy potoku Marciszewski od mostu do pana Dubanika. Dziękuję bardzo za uwagę.